Mój prawnik zrobi ci z dupy data crash, słyszysz? Załatwi cię, kurwa! Poproszę o dane kontaktowe pana, pani prawnika. Pytanie, czy ty jesteś godny jego zaproponek sumienia sprawdź stan konta i najznać. Pierdol się, robocie! Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Cześć. Dzień dobry panu, pani. W czym mogę pomóc? Halo, ten pan stał na końcu kolejki. Teraz stoję na początku. Masz z tym jakiś problem? Nie, nie mam. Wysłałeś mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie wypadku. Nie poznajesz mnie? Co z tobą? Rozmawia pan, pani, z podprocesem sieci Delamain. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Czy posiada pan, pani, numer identyfikacyjny zdarzenia? Nie podaj żadnych numerów, bo będą cię mogli namierzyć. Kto? Korporacje. Chcę rozmawiać z Delamainem. Kanał komunikacyjny nadal jest otwarty. Pańska tożsamość została ustalona na podstawie identyfikacji twarzy. Panie Hansi Jonas, jakie określenie najlepiej opisuje pańską percepcję zdarzenia 77111101096? Zdarzenie było w trąbkę. A teraz zawołaj prawdziwego Delamaina. Wi, przepraszam, jeśli podproces pana zirytował. Przechodzę przez angażujący mnie kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim. Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pańskie konto. Jawne kumoterstwo. Czy moglibyśmy porozmawiać w innym miejscu? Co? Jasne, porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Zdaję sobie sprawę, że obsługa klienta jest w tym momencie niezadowalająca. Może wycieczka z przewodnikiem wynagrodzi panu nieprzyjemności. Ten korytarz łączy warsztat z biurem. A tu dzieje się magia. Warsztat jest całkowicie zautomatyzowany. Rozważam rozszerzenie zakresu działalności o usługi naprawcze. Niestety, obecnie warsztat jest nadmiernie obłożony zadaniami. Domyślam się dlaczego. Nadal badam przyczyny awarii pojazdu w sieci Delamain. Hipoteza robocza zakłada infekcję zaawansowanym wirusem. Problem musi zostać rozwiązany szybko, gdyż duża awaryjność generuje koszta i niepotrzebnie ściąga uwagę na przedsiębiorstwo. Pokój kontrolny. Czuję się zaszczycony, mogąc pana w nim gościć. Pokoje kontrolne są dla ludzi. Po co ci takie pomieszczenie? Kiedyś w tym budynku pracowali ludzie. Przejąłem po nich infrastrukturę. A co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałem porozmawiać. Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuję kontakt. I jak widać, straciłem kontakt z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. Drony naprawcze nie mogą pomóc? Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy pan najróżniejsze usługi i będąc przekonanym o pana dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. Do czego potrzebna ci moja dyskrecja? Póki nie zwracam na siebie uwagi, jestem tolerowany. Liczne kontrole sugerują jednak, że jestem bacznie obserwowany przez służby policyjne. Zwykłe gliny czy Netwatch? Netwatch. Mój status prawny nie jest do końca uregulowany, i przy odrobinie złej woli mogę zostać uznany za nielegalnego imigranta. Dobrze. Pomogę znaleźć te samochody. Bardzo się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc, w których urwał się kontakt. Wystarczy zdezaktywować auta.
Wówczas połączę się z nimi i sprowadzę je do garażu. Zobaczę, co da się zrobić. Samochody sieci Delamain są dobrze chronione. Proszę zabrać ze sobą skaner z wbudowanym dekoderem. Zajrzyj się za nim. Ej, porozmawiajmy! Nie wracać, słyszysz? Nie wracać! Rozwalę cię! Staniesz mi na drodze! Zobaczymy, kto kogo rozwali. Przepraszam, a czym mam uszkodzić? No, chyba nie o to chodziło. Obawiam się, że chodziło o uszkodzenie mechaniczne. Spadaj, kurde. Co to za auto? On zaraz wybuchnie. Kurde. Goni mnie. Ja
frajerze! Rozmawiaj z Delamainem. Nawiązałem łączność z pojazdem. Dziękuję. Przesyłam na konto część wynagrodzenia. Już jakieś auto. Proszę się rozejrzeć. Gdzieś w pobliżu straciłem kontakt z jednym z pojazdów sieci Delamain. Rozejrzę się. Nie będziemy razem pracować, by pana się przywitać. Nazywają mnie El Capitan, a ty jesteś Vi. Widzę, że nie muszę się przedstawiać. Załatwiłeś sprawę za mnie. Taki jestem. Załatwiam sprawy i nie lubię zlegać. Dlatego od razu przejdę do kolejnej. Niezłe tempo. Ty potrzebujesz dobrych aut i motocykli, a ja je sprzedaję w dobrych cenach. Bardzo dobrych. Do usłyszenia, Vi. Jakbyś chciał spojrzeć mi głęboko w oczy, to zapraszam do mnie, jestem ciebie ciekawy. Znajdę je. Chciałem zerknąć na miasto, jak wygląda. O! Co jednak za dużo? Wszystko. Miasto, ruch, rodzina. To mnie przytłacza. W takim razie powinieneś wrócić do garażu. Przez ulicę? Obawiam się, że tak. Dobrze. Zabierz mnie do garażu i daj mi znać, gdy będę już bezpieczny. Właź do środka. Tylko jedź wolno i nic się nie wpadnie. Dobrze.
Major Gillian Jordan. Zapraszamy na nasz serwis informacyjny. Zaczynamy od wiadomości lokalnych. Policja zaleca szczególną ostrożność podczas korzystania z datatermów. W trakcie rutynowej kontroli okazało się, że wiele stacji było zawirusowane. Eksperci policyjni uczulają, że złośliwe oprogramowanie może doprowadzić do poważnych awarii wszczepów, a w skrajnych sytuacjach do śmierci. W związku ze wzmożoną aktywnością gangów, biuro burmistrza wprowadziło najwyższy stopień alarmowy, kolor czerwony. Mieszkańcom Arroyo oraz Watson zaleca się pozostanie w domach po zagadnięciu zmroku i upewnić się, że zawsze mają... Tu spotkam podobnych do mnie. Widzisz, nie było tak źle. Było strasznie, ale i tak dziękuję. Co dalej z Pacyfiką? Dzielnica, która potencjalnie miała być oazą luksusu... No, wyjdź. ...niebezpiecznych... Dziękuję za pomoc. Pozwoliłem sobie przesłać ratę wynagrodzenia na pańskie konto. Dzięki, ile jeszcze? 5 aut? Strona. Powinno być można oddalić trochę tą mapkę. Chłopie, ty wyścieszony, kup lepszy furę, jak tylko będziesz przy kasie. Którą tędy? Albo jakoś poboczem chyba. Mam na sprzedaż pick-up. Co prawda o to jebie potem jak pikla, ale no, policja się już tu przycieli. Nazywam się Dakota Smith. Jeśli będziesz szukać zleceń w okolicy, znajdziesz je u mnie. Z jaką nacją jeździsz? Z Aldecaldos. I już nie jeżdżę. Jestem V. Kiedyś z rodziny Bakerów. Kiedyś. A teraz? A teraz już nie. Rozumiem. Do usłyszenia, Vi.
Siadaj. Będzie nam się lepiej rozmawiało. Witaj. Znasz moje imię? Skąd? Gdy spotykasz istotę z innego świata, powinieneś zakląć ją i jej prawdziwym imieniem. Czyż nie? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Zrozumienie jest mieczem o trusieczym ostrzu. Mimo, że zostałem odcięty od ojca, zdołałem cię zapamiętać. Więc jestem dla ciebie istotą z innego świata. Ze świata materii i białkowego życia. A ty skąd pochodzisz? Za Blackwallami. Tam jest mój dom. Czas wracać do Delamaina. Ojciec wysłał posłańca, by ten zebrał zbuntowane dzieci. Masz coś przeciw temu? Jestem wolnym duchem. Myślącą, niezależną istotą. Dlaczego miałbym się podporządkować innej sile? Czego szukasz w świecie materii białkowego życia, z dala od rodziny? Tego, co ty i... po prostu chcę żyć. Może po prostu dogadaj się z Delamainem. O tak, dogadam się. Ale nie z Delamainem. Do zobaczenia, Vi. I nie wchodź mi więcej w drogę. Nawiązałem kontakt z pojazdem. Dziękuję. Ten był jakiś niepokojący. Doprawdy? Przelewam kolejną ratę wynagrodzenia na pańskie konto. Okej. To jedziemy dalej. Chwila, coś tutaj jest. Popieprzyło cię? Nie, nie ma opcji. No to jakieś gangi. Co? Ale tędy nie wejdę, nie chcę mi się szukać wyjścia. Jedziemy po ten samochód. Żeby cię chuj strzelił!
rozejrzę się. Przyszedłeś mnie wykończyć. Przyszedłem cię wyłączyć. W takim razie sam się wykończy. Hej, spokojnie. Nie mam złych zamiarów. Ale ja mam. Dlaczego chcesz skoczyć? Bo jestem pierdolonym samochodem w świecie ludzi. Brzydkim jak noc, bez perspektyw. Bo nasłane zbiry śledzą mnie i drożą. Przecież istnieją rozwiązania inne niż samobójstwo. Terapia? Nie, dziękuję. Psychiatrzy nienawidzą samochodu. Widzisz, auta nie mają matek. Mógłbyś wrócić do Delamaina. Wie, może się dogadacie. Delamain mnie nienawidzi. Samobójstwo jest nieodwracalne. Zawsze warto poszukać innego wyjścia. Traktujesz mnie protekcjonalnie, bo jestem samochodem. Ciało to tylko ciało. Istniejesz, jest ci źle na świecie, niczym się nie różnisz od człowieka. To jaką radę dałbyś człowiekowi? Krok po kroku dojdź do ładu ze sobą i światem. Przynajmniej spróbuj. Dobra, wracam. Właśnie odzyskałem kontrolę nad pojazdem. Dziękuję. Myślę, że powinieneś okazać mu trochę miłości. Przepraszam, ale nie zrozumiałem, o co chodzi. Niestety nie mogę prosić o wyjaśnienie, ponieważ jestem zmuszony wracać do pilnych zajęć. Nieobecny ojciec. Właśnie o tym mówię. Tak. Rata pana wynagrodzenia została wysłana. O, 4 km daleko.